Siema, z tej strony Zmeszek, witam was w czwartym odcinku z serii Dragon Day. Na starcie bym poprosił, żebyście zostawili tutaj łapkę, mam nadzieję, że dobijecie ich około 300, tak? 300. Jeśli ktoś nie subuje, no to niech zostawi suba, dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy są filmy i live'y, jak najszybciej. Oraz komentarz dla aktywności, wystarczy nawet napisać kropkę. No i co, ja wam już nie przedłużam i widzimy się w odcinku, elo. Teraz tutaj kolejna osoba, Jasieczek. Dobra, Tepa i Jasieczek, zacząć nas gościu tepnie. Od razu jest to koksika. Co mi mogę zejść? O. Tabliczki. Co, tepnina czy nie jest? Tepaj, gościu. Dalej niech nas tepa. Tepie. Tepaj. O, dobra, tepnął nas gościu. Pindy z git. Patrzcie to. Ja pierdzielę. Wrzucam rzucaka, to jest trochę ryzykowne. O kurde. No i mam. Ty patrzy to. No i mam. Gdzie jest mój miecz? Bo to faktycznie mi się tu przesunęło. Dobra, bij jakiegoś typa, może poliżę. No nie polizał, na stręczu 2, ja pierdzielę. Serio? Patrzcie, nie skoczą tu. Cioty. Robił to do mnie. Zobaczymy, czy poliże, kurde. A jeszcze tylko 20 sekund stręża. Dobra, gościu musi polizać. Polizał! Nice! Polizał drugi tuk! O lokcja! O lokcja! Ja pierdzielę! Ale akcja, nie no, za tą akcję się należy łapka w górę i to taka serdeczna. Dobra. Dobra, tutaj jakiś kolejny gościu, kto klepa tepa ma, X ma sponsora, ale zobaczymy, X podłoga, czekajcie, jaką miał, X podłoga, K, coś tam. O, jest on, ten gościu. Rozumiem sobie kokso szybko, zobaczymy się następnie. Dobra, tepa nas, efekty. Szybko speed i jedziemy z temacikiem. Dobra. Mam speeda i mam też strężyka. Dobra, gość chyba tutaj zbytnie nie ogarnia. Przydałoby się go wrzucić do tej beczki, co on nas próbował wrzucić. Bo myślę, że gdybym po prostu tam wpadł, no to byłoby pozamiatane. O, właśnie o tym mówiłem. Chociaż nie, gość tutaj coś ogarnia. Dobra. I on tutaj padł chyba koksik. Nie polizał. O kurde, oni mnie tam koblują od góry. Dobra, ja też wyprekukuję. On chyba nie wie, że można tak zrobić. I gdzie on skoczył? Dobra. Leję go tutaj. Koksy zjadł kolejnego, kurde. Tu będzie wyrąbka. Ten gość też. Czy nie ma ten Underchesta? Ja sobie mógł stręża kupić, kurczę. W poszukiwaniu Underchesta. Nie no, nie ma. Stręży też już więcej nie mam. No muszę liczyć tylko na to, że ktoś poliże. Ale przecież jak zginę, to nic się nie stanie, bo właśnie o to chodzi w tej serii. Żeby to wyglądało jak na normalnych graczy. No nie, no nie. Wątpię, żeby typek polizał bez stręża, ale spróbujemy. Dobra, to jest ten gościu. Ten, to on ucieka, on ucieka. Nie wiem, czemu on ucieka. Czy on by, czyżby nie miał koksu? Nie, no ma koksy. Czemu ziomek ucieka? Teraz zmienię seta. Może komuś z nich padnie? No i polizałem. Serio polizałem? Ja pierdzielę. Dobra, widzimy się przy kolejnej osobie. O my god. Teraz jakiś gość tutaj pisze Nikodem Banan, pisze kto klepa tepa, więc zobaczymy. Nikodem. Dobra, ja sobie koksika na starcik. Dawaj, niech nas tepa. No gościu, tepaj. Halo, wariacie.
O, tepnął nas, dobra, git, efekty. O nie. Nie mam w ogóle jak rzucaka rzucić. Ej, nie poliżę. Dobra, prawie poliżałem. Ja pierdzielę. W jednej kratce, przerąbana ta klepa. Jaki tutaj mi tak szybko hełm padł? Co? Mania opadła. Wyjebał się! Teraz rzucam szybko rzucaka. Mam wyjście, uciekłem. Co? Patrzcie, jak w ogóle tutaj jest. Nie polizał. Muszę koksa zrzucić. Seseta zmieniam i zaraz tam wracam, kurde. Jasny gwint. Dobra, myślę, że tam zginę, nie? Bez kitu. Szkoda mi, że mi się nie udało rozwalić wejścia tego kuba. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ten gościu, kurczę. Gdzie on poszedł? Na drzewkarkę? Nie, on jest tam, w środku, patrzcie. Ten gość jest w środku, kurde. Czy ja mam narzucane TNT? Mam wystarczająco chyba TNT, żeby zrobić rzucane. Więc, dobra, szybko skraftujmy rzucane sobie TNT. Ale muszę to wszystko tutaj wrzucić. Pyk. Nie patrzę, albo nie. Gościu będzie na mnie, czy nie? Dobra, wyszedł na mnie gościu. Ja muszę zjeść koksa. Nie dobrałem niestety sobie koksu, więc lipa. Kurczę. Dobra, czy on gra na beczkę? Co za... Czyżbym zginął? Chyba rip. No. Chyba rip. Patrzcie, koksa i wjeżdża do mnie. To zjem koksy szybko. Mam 10 sekund, żeby dobrać koksy. Wjedzie tu do mnie, czy nie? Co robić? Dobierasz koksy, czy co? Dobra, baza. Dobra, dobrałem koksy. On też dobrał, ale ja mam mniej setów. Jeszcze gdzieś padłem. Jasny gwint. Jak tam mój secik? Trochę lipnie, ale go zmienię szybko. W ogóle mam perły. Ja dobrałem perły, zapomniałem o tym, przecież mam perły. Dobra. Przerąbane się bić w jakiś... Padło mu coś. On nie ogarnął chyba, że mu coś padło. Gin. No patrzcie, to on ma jakieś cheaty, kurde. Weski, to on ma jakieś cheaty czy coś. No przesada, bo ej, on sobie jadł jabłko i... A, dobra, szkoda, szczęść Royale. Jeden typek polizał, więc co? To będzie tyle w tym odcinku. Myślę, że taki właśnie spoko odcineczek. Nie jest zły, nie jest jakiś wspaniały. Macie w końcu długi odcinek z Dragon Day'a. I co, na koniec możecie dostać łapkę w górę. Suba, jeśli nie subujecie. Dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy są filmy. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Elo!